Mi to rozpieknie. Jest sensacją i to wielką. Jak 21 lipca tego roku podała Polską Agencję Prasową, archeolodzy niedawno naleźli i odkopali najstarszą na naszych ziemiach osadę z epoki brązu. Osada ma, tak jak godają, ponad 4,5 tysiąca lat. Była ona wybudowana między 2200 a 2050 rokiem przed Chrystusem. Było to wielko obszarowo osada. Miała więcej jak 5 hektara gruntu. Jak godo pan Marcin przybyła z pracowni pryncypat, osada znajdowała się na wzgórzu i była mocno fortyfikowana. Najpierw wykopano fosę głęboko na ponad 2 metry, a potem zrobiono jeszcze 2 rzędy rowów, a potem jest zbudowano wał z kamienia, który bronił dostępu do tej osady. W osadzie ci mieszkali ludzie, które, jak ich nazywają, byli kultury mierzanowskie. Uprawiali rolę, sioli zboża, bo archeolodzy znaleźli i wyciągnęli ponad 80-kilogramowe zorna do mielenia zboża. Hodowali też godzinę, bo tej godziny musiało być strasznie dużo, bo były kości i tych kości też było dużo, a więc oni tę godzinę wykorzystywali w celach gospodarczych. Budowali też chałupy. Jako dali, że kiedyś tyle lat temu to na naszych ziemiach mieszkali w jamach albo pół jamach. To nieprawda. Oni budowali chałupy z boli i to budowane na zrym, prawie tak, jak są teraz budowane chałupy. A jamy to oni wykorzystywali po to, żeby jodło przechować albo żeby odpadki wyrzucić. Zajmowali się też rzemiosłem, bo znaleźli pozostałości po tej robocie rzemieślnicy. Ale to ciekawe, znaleźli też ponad 200 toporów krzemiennych, kamiennych. To znaczy, że oni też przygotowywali się do obrony. I nie byłoby tym chyba nic ciekawego, ale to nie były żadne ciuć-moki. Godali, że Słowianie, że ludy tutaj mieszkali najwyżej 600 lat przed Chrystusem. Bo oni nic nowego nie wymyślili, że to było dziś albo pół dziś. A to się okazuje, że ludzie, którzy tutaj mieszkali, to oni byli naprawdę rozwinięci. Teraz to jest bardzo jeszcze świeża sprawa, żeby o tym szczegółowo gadać. Naukowcy znaleźli setki różnego rodzaju dingsów, które zabrali, będą badać, a jak zbadają, to powiedzą coś więcej na ten temat. Pan przybyła go do tak, a skąd oni się tu znaleźli? I on jakoś nie może to zrozumieć, że oni nie musieli nikąd tutaj przyłazić. Może oni byli tutaj. Może ta kultura, która się rozwijała, bo to było mniej więcej w tym czasie, co Egipt, co w Iranie, na obecnym Iranie,
Może na całym świecie mniej więcej tak samo się ta cywilizacja rozwijała. Ale tak myślę, że chyba kłopot jest, że naukowcy ze sobą nie mogą za bardzo współpracować. Bo kiedy jeden drugiego na drugiego patrzył, to może by znaleźli jakiś punkt styczny. Ale to jest tak, jak naukowcy z różnych dziedzin nie słuchają jeden drugiego. Każdy sobie rzepkę skrobie, a niewiara w to, że ludzie, którzy mieszkali wedle Krakowa, mieszkali u nas, mogli coś nowego wymyślić, coś nowego zrobić, to jest strasznie trudno. Tylko gadają tak, że jak ktoś coś wymyślił, to musiał być łopcy. A może najwyższy czas zmienić mentalność? Ja wiem, że jest to strasznie trudne, bo w nauce jest tak, że jeden mądry, jak coś wymyśli, to następny odpisuje od niego i ten idzie do góry, a później obierze swoich uczniów i ten uczeń, co pisze, to się powołuje na różnych profesorów. I te profesory, oni są kierownikami. Jakby on coś nowego wymyślił, to byłby problem, żeby zrobił karierę. A może najwyższy czas to zmienić, bo przecie cywilizacja ludzka musiała się rozwijać różnie, w różnych kierunkach. I naprawdę ci, co mieszkali tutaj, to nie były żadne ciuć-mąki. Oni tak samo myśleli, taki sam mózg mieli, jak i inni. A jak się historia tak jakoś obesła, że mniej się o nich pisze, mniej się o nich bada, bo to najwyższy czas to zmienić. Bo gadałem wam o haplogrupach. Jest haplogrupa słowiańska i ona jest tutaj na nasy ziemiach 7,5 tysiąca lat. Haplogrupa chromosomu Y jest dziedziczona tylko przez chłopów. A jeżeli dziedziczono przez chłopów, to te chłopy, które były, one przekazywały i od 7,5 tysiąca lat, jak badali nos i badali stąpki tych ludzi, to się okazuje, że prawie 60% zgadzają się. To znaczy 40% różnych, co się przyszli do mieszki. Czyli gadanie o tym, że jest wędrówka, jakieś wielkie wędrówki ludów były, może i były, ale nie aż tak wielkie jak się wydawał. Ale wracając do tej osady. Ona jest mniej więcej z samego tam okresu, co osada kamienna forteca na górze Zindrama sprzed 5000 lat. Tak samo znajduje się w Bronocicach, odnaleźli wazę, na którym zaznaczone jest koło 3,5 tysiąca lat. To znaczy, że wedle Krakowa ta kultura była i się rozwijała. I tak rozgodą, po co szukać kwiatków za górami, kiedy najpiękniejsze rosną przed oknami. I kiedy tak popatrzycie, to wedle Krakowa było bardzo dużo różnego rodzaju osad z tego okresu. To znaczy, że jeżeli wedle Krakowa od południa, od wschodu, od północy, to tym centrum musiał być Kraków. Ale pewnie po następnych rzeczach ważnych, które są dla nas, będę pewnie gadał w następnym odcinku. Krzepcie się.